Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym kinie, w którym po pandemii, po tych wszystkich ograniczeniach rozpoczęliśmy cykl pokazów naszych mistrzów z okazji ich urodzin. Niedawno robiliśmy cykl z okazji stulecia urodzin Jerzego Kawalerowicza. Pokazywaliśmy 5 filmów. Cieszyło się to bardzo dużym powodzeniem, sala była pełna. I przed pokazami różni ciekawi ludzie, celebryci i też artyści rozmawiali o tych filmach. Teraz obchodzimy urodziny Andrzeja Wajdy, które 95. były w ubiegłym roku, ale kina były zamknięte, więc trochę to odłożyliśmy i postanowiliśmy zorganizować te pokazy. Teraz też będzie pokazane kilka filmów po kolei. I przed filmami spotkania z ciekawymi ludźmi na tematy te, które te filmy poruszają. Jeszcze w kwietniu będziemy pokazywać filmy Jerzego Gruzy w pierwszą rocznicę śmierci, tak, a potem Jerzego Hoffmana, który również 90 lat kończy. I to będą bardziej huczne obchody, no bo nasz jubilat żyje, cieszy się dobrym zdrowiem, jest w uderzeniu, że tak powiem. Także miło mi otworzyć dzisiaj te pokazy filmów Andrzeja Wajdy i zaprosić panią Andę Rotenberg i pana Tomasza Raczka, który będzie prowadził spotkanie, a film Powidoki dotyczy sztuki ogólnie rzecz biorąc i losów słynnego naszego malarza. Pani Anda Rotenberg, prosimy o gorące powitanie. Zaczynamy przegląd filmów Andrzeja Wajdy od jego ostatniego filmu, Powidoki. Filmu, który jest poświęcony w zasadzie w takim prostym czytaniu historii wybitnego polskiego malarza, awangardzisty Władysława Strzemińskiego, który nie jest dzisiaj chyba zbyt znany. Jest, no, pani Andzie na pewno, ale myślę, że w ogóle ta sztuka tamtego czasu, czyli połowy XX wieku, no nie jest w zasadzie nigdzie wykładana poza Akademią Sztuk Pięknych, niestety. I na historii sztuki, tak. A jest niesłychanie ciekawa i myślę, że też to za chwilę padnie, niezależnie od wszystkich kontekstów, które są związane z filmem, że to jest sztuka na skalę światową. I Strzemiński to był twórca znany nie tylko w Polsce, tylko na całym świecie jako po prostu wielki artysta. Ale Wajda skupił się nie tyle na jego wielkości, ile na jego wolności, na walce o wolność artysty. I tak sobie myślę, pani Ando, zacznijmy może od myślenia Wajdy, szczególnie w kontekście tego, że pani jest autorką takiej wystawy, która była kilka lat temu prezentowana, chyba się zaczęła w Muzeum Śląskim? Ona była prezentowana najpierw w Muzeum Śląskim, cztery lata temu, a w ubiegłym roku w Muzeum Wileńskim w Wilnie. A właśnie, nazywała się Perspektywa wieku dojrzewania Szapocznikow, Wróblewski, Wajda. I to wydaje mi się fantastycznym punktem wyjścia, takim kamertonem do naszej rozmowy, bo bardzo blisko jest to, co pani tam wyłowiła z ich twórczości, blisko temu jest do tego filmu. Kiedy zaczęłam pracę nad tym, bo nagle samo się stało oczywiste, że to trójka rówieśników, Wajda się przyjaźnił i z Aliną Szapocznikow, i z Andrzejem Wróblewskim. Andrzej Wróblewski się znał z Aliną Szapocznikow również. To wydało mi się ciekawe, żeby znaleźć jakieś wspólne obszary w ich twórczości. I oczywiście natręctwem, jaki miała cała trójka, to było natręctwo wojenne.
w związku z tym porównałam ich życiorysy z dzieciństwa i stwierdziłam, że każdy z nich stracił ojca, a przeżywało wojnę jako nastolatki w różny sposób. Wszyscy byli wrażliwi i właściwie ten temat, znaczy wojna była w taki czy inny sposób przedmiotem twórczości całej trójki. Ja naliczyłam, bo ja tam pokazałam fragmenty filmów Wajdy, które się układały, takie fan footage dookoła rozmaitych tematów. Brałam z różnych filmów i je jakby łączyłam w takie zestawy. Więc ja naliczyłam, że Wajda zrobił 12 filmów o wojnie, dwa obok wojny, ale z wojną w tle, czyli Piłat i inni oraz Miłość, przepraszam, Miłość i Krajobraz po bitwie. I że takim filmem również związanym z wojną pośrednio są Powidoki. Dlatego, że Strzemiński, który był okaleczony w czasie I wojny światowej, stracił jedną rękę i jedną nogę i miał właściwie prawie nie widział w jednym oku, a był zadeklarowanym obrońcą pokoju. I to jest bardzo interesujące, że akurat padło na niego cały ten, że on właściwie stał się ofiarą powojennego umów takiego reżimu, który nastąpił w Polsce, a przecież ten reżim był konsekwencją wojny. No więc może na razie tyle, bo nie chciałam tego za bardzo tutaj rozwijać. Ale jeszcze jedno rzuciło mi się w oczy, w uszy, ale przede wszystkim w głowie mi zaczęło dzwonić, że kiedy mówimy o wojnie, to zwykle mówimy o tym, jak traumatyczna jest wojna i co się dzieje w czasie wojny i dlaczego to jest potem takie ważne dla ludzi przez resztę życia. Ale zwróciłem uwagę na to, co się dzieje po wojnie. Nie tylko w ludziach, ale w ogóle, że ten okres powojenny potrafi być równie traumatyczny i to staje się potem bardzo silnym bodźcem do sztuki. Ja myślę, że Wajda wybrał Strzemińskiego bardzo jakby z wielkim rozmysłem, żeby z jednej strony pokazać, jak system niszczy ludzi, a z drugiej pokazać upór Strzemińskiego i jego wierność sobie. On próbował zachować swoją wolność artystyczną do końca. I przecież dlatego ten film zrobił jakby parę lat temu, bo to był jego manifest i zachęta, że to, co zostaje po artyście, to jest świadectwo, które daje jego sztuka i jego postawa. Cała reszta idzie w zapomnienie. Więc to był jeszcze w jakiś sposób manifest jego samego, że on będzie bronił swojej wolności sztuki i jakby danie przykładu, bo oczywiście Strzemiński nie został zamordowany przez system, ale został pozbawiony pracy i w gruncie rzeczy biedował. Był chory, przedwcześnie zmarł, bo właściwie nie miał się nim kto zaopiekować. Ale teraz dwa schodki wyżej. Powiedziała pani, że potem to się przejawia w postawie i w sztuce. W postawie jest dla mnie jasne. A jak zobaczyć to w sztuce, jeśli sztuka jest abstrakcyjna? Nie, nie. Strzemiński od 1939 roku tworzył rysunki wojenne w rozmaitych cyklach. Pierwszy to była Białoruś Zachodnia. Oczywiście to były rysunki zupełnie uproszczone i takie nieoczywiste, ale to nie były rysunki w pełni abstrakcyjne. Potem była seria Wojna domą i jeszcze parę innych. I on przez cały czas wojny pracował nad nimi. A ostatnia seria, którą on zrobił w 1944 roku, była seria pod tytułem Moim przyjaciołom Żydom. I to jest jedyna seria, w której on
stosował kolaże, to znaczy on wycinał zdjęcia, które się pojawiały w prasie, rozmaite, i wklejał swoje rysunki. I akurat to zostało, on to ofiarował moim przyjaciołom Żydom, ktoś to zawiózł do Izraela, to jest dzisiaj w Yad Vashem w kolekcji. A kiedy, skoro padło hasło moim przyjaciołom Żydom, to od razu przypomniał mi się taki fenomen potraumatyczny, powojenny, który dotyczył Żydów, a który nazywaliśmy dzieci Holokaustu. Czyli coś, co się z ludźmi działo, którzy jako młodzi znaleźli się w wojnie, w czasie wojny, w czasie zresztą takiej wyjątkowej wojny do kwadratu, jaką był Holokaust. I potem już w zasadzie było po wojnie, już w zasadzie byli wolni, już w zasadzie mogli żyć normalnie, a nie mogli żyć normalnie. No ale to jest też syndrom Andrzeja Wajdy i Andrzeja Wróblewskiego, którzy nie byli Żydami. Alina Szapocznikow była, ona przeszła przez łódzkie getto, przez Auschwitz, przez kilka obozów. Skończyła w Teresinie, została wyzwolona w Teresinie już, bo już właściwie więźniowie zostali jakby tam dostarczeni. Ona była w jednym z oddziałów, nie pamiętam jak się nazywał ten obóz, w fabryce zbrojeniowej. I teraz nie chciałabym się tu rozwodzić, ale bo napisałam duży tekst do katalogu tej wystawy, gdzie się przymierzam do, również do rzeczy, które ona robiła, a które mogą wynikać z tej pracy w czasie wojny. Natomiast Andrzej Wróblewski, który był najmłodszy od nich o rok, obydwojga, bo Alina i Wajda urodzili się w 1926 roku, Wróblewski w 1927, i przeżył wojnę w Wilnie. Wilno przechodziło z rąk do rąk, tam co chwilę był obywatelem innego państwa. Po wojnie wyjechał do Krakowa z matką i bratem. Jego ojciec zmarł na skutek rewizji, która była zrobiona w ich domu. Zmarł na serce w obecności 12-letniego wówczas Andrzeja. I teraz jak się analizuje wiele jego obrazów, nie tylko z cyklu rozstrzelania oraz z cyklu matek z dziećmi i inne, to nagle spod poniekąd trywialnych tematów wyłania się to, co ja nazywam cieniem śmierci, które on kładzie na żywe osoby. Więc to jest natręctwo, które chyba mają wszyscy ludzie, którzy przeszli przez taką traumę, nie tylko Żydzi. I które szczególnie jak się jest, jak to się nakłada na okres dojrzewania, to to pozostaje w człowieku. Tak mi się wydaje. Ja się urodziłam po wojnie, więc nie zaznałam tego, ale to było widać w rozmowach nie tylko z moimi rodzicami, ale z rówieśnikami moich rodziców. Ja mówię o tym dlatego, tak się złożyło, że mówimy dzisiaj o wojnie, kiedy mamy ją pod bokiem i kiedy nie wiemy, jak ona się rozwinie. Ale kiedy myślimy o tych dzieciach ukraińskich, które przeżywają to, co przeżywają, a mają 12 lat, no to one są już skazane na to natręctwo i na tę pamięć. Ja miałam takie poczucie, kiedy oglądałam po raz drugi czy po raz trzeci wszystkie te 14 filmów Wajdy plus powidoki, że on cały czas tę wojnę obraca w głowie w różny sposób, bo za każdym razem zadaje sobie pytanie, znaczy stawia siebie jako kogoś, kto mógłby być na miejscu bohatera, tylko bohater zginął, on żyje. I cały czas mamy, to się powtarza. To nie tylko chodzi o Maćka Chełmińskiego, czy ja uważam, że na przykład on się tam raczej identyfikował z Jasiem Kronę, prawda, niż
z głównym bohaterem filmu Pokolenie, mam na myśli. I ucharakteryzował Janczara na Bogarda w Casablance. Jak Państwo obejrzycie sobie fotosy z Casablanki, porównacie fotosy Janczara z Pokolenia, to zobaczycie, że wszystko jest jeden do jednego. Ja o to pytałam kiedyś Andrzeja Wajdę, mówię, panie Andrzeju, ale dlaczego pan ocharakteryzował Janczara, czyli Jasia Kronę, na Bogarda z Casablanki, a Wajda popatrzył na niej i mówi, ten Janczar, jaki to był wspaniały aktor. I oczywiście nie odpowiedział mi na to pytanie. Niemniej, zwróćcie na to uwagę państwo, to było przecież działanie podprogowe do publiczności. On nie mógł zrobić filmu, który był niesłuszny, ale to, co pokazywał na wizji, oczywiście natychmiast kierowało sympatię publiczności na tego nieszczęsnego Jasia Kronę, który ginie, skacząc do tej, na tej kratce schodowej, który nie znajduje wyjścia. No właśnie, zjawisko samobójstw wśród ludzi młodych, dorosłych, którzy przeżyli wojnę. Z czego to się bierze? Z tego, że nie potrafią znaleźć sensu życia, czy z tego, że myślą, że życie nie należy im się, skoro tylu dookoła ludzi najbliższych zginęło? Ja nie wiem, jak to wygląda u wszystkich, ale Andrzej Wróblewski w swoich dziennikach pisał, że właściwie cały czas myśli o śmierci. On już po wyzwoleniu Wilna, które jak wiemy, nie wiem, czy państwo wiecie, Wilno wyzwoliła Armia Czerwona wspólnie z AK. Zbratali się jednego dnia, a drugiego dnia wypuścili oddziały Smierz i te wszystkie oddziały zaaresztowały chłopaków z AK. Więc niemniej on trzy razy próbował popełnić samobójstwo, zanim skończył 20 lat. Raz w Wilnie, dwa razy w Polsce. I zanim poszedł na studia tutaj. Więc poza tym jego śmierć również jest zagadkowa, dlatego że on pojechał do Zakopanego i poszedł w góry, to był marzec, poszedł w góry nieubrany do wędrówki po Tatrach. Znaleziono go obok ścieżki, nieżywego. Wtedy był mało znany, dochodzenie było robione byle jak. Nie zostały żadne analizy, nic nie wiadomo. Nic nie wiadomo, ale sądzę, że już właściwie, no, ponieważ kochał góry, to uznał, że to będzie taki dobry moment, żeby się tam, nie wiem, rozstać z życiem. Nie popełnił samobójstwa, ale może zamarł po prostu. Więc to jeśli chodzi o Wróblewskiego, jeśli chodzi o pisarzy, no to przecież wiemy, jak to wyglądało. Primo Levi popełnił samobójstwo, chociaż mówi się, że niechcący spadł ze schodów, a Borowski popełnił samobójstwo skacząc z okna, a Porcelan utopił się w Sekwanie. To są wszystko ludzie, którzy, no właściwie, którzy się koncentrowali, całą swoją twórczość koncentrowali na wojnie. Nie oni jedni, ale to są te przykłady. Więc coś jest takiego w tym, że może trudno jest żyć z tą pamięcią. Być może. Powidoki to jest tytuł, który możemy na wiele sposobów odczytywać, ale dwa podstawowe są takie. Powidoki to była pewna forma artystyczna, którą wykorzystywał przez jakiś czas Strzemiński. I polegała... On je wymyślił. On wymyślił właśnie taką teorię, że kiedy się zamknie oczy, to przez chwilę pod powiekami widzi się to, co zostaje z tego widzenia przy otwartych oczach. Nazwał to powidokami.
To jest bardzo ciekawe pojęcie, bo ja mam takie poczucie, że Wróblewski potem te powidoki malował, malując swoje sceny rozstrzelań. A no właśnie, a potem jest drugie, przynajmniej ja mam takie drugie czytanie słowa powidoki i bardzo pasujące do filmu i nie bez powodu wykorzystane przez Wajdę, bo właściwie cała opowiedziana historia jest rodzajem powidoku życia Strzemińskiego i właściwie cała końca życia Strzemińskiego. Końca życia Strzemińskiego. Więc to metaforyczne wykorzystanie hasła powidoki, jeśli się w to wgryziemy, to znaczy jeśli to jest taki film, któremu sprzyja erudycja. To znaczy im więcej wiemy, tym możemy go ciekawiej czytać. Panie Tomaszu, wszystkiemu sprzyja erudycja. Zgadzam się z tym. Jaki jest próg erudycji? Znaczy, co powinniśmy wiedzieć, żeby ciekawie odebrać powidoki? O Strzemińskim. Ups. No, trzeba poznać jego życie. Jest parę książek już w tej chwili, napisanych przez moich młodszych kolegów, którzy o jego życiu piszą. Po pierwsze. Po drugie, trzeba też przeczytać świadectwo o tym, jakim był człowiekiem. Był trudnym człowiekiem. Był doktrynerem. No cóż. Ja mam taką swoją teorię związaną z jego, bo on walczył po stronie rosyjskiej w I wojnie światowej. Tam go troszkę podgazowano, jakiś granat wybuchł i w lazarecie leczyła go młoda, piękna Łotyszko-Rosjanko-Niemka, czyli Katarzyna Kobro. Przepiękna dziewczyna, która zaczynała studiować sztukę i ona, lecząc go w tym lazarecie, namówiła go, żeby on został artystą. On był inżynierem zawodu. I on się włączył w ruch rewolucyjny rosyjskiej sztuki. Bardzo był aktywny, przyjaźnił się z Rodczenką, z Malewiczem, z wieloma innymi. To był świetny okres sztuki. To był okres rewolucyjnej sztuki, awangardy. Ale jak władza radziecka zaczynała krzepnąć, to jednak państwo strzemińscy opłotkami i przez zieloną granicę zwiali z tego przodującego ustroju. Najpierw na Litwę, a potem do Polski i właściwie nie utrzymywali kontaktów z tymi Rosjanami, którzy bardzo szybko, bo jeszcze przed 30 rokiem zostali już zdelegalizowani. Więc ta awangarda trwała krótko, natomiast potem przyszła wojna i zagarnięcie również tego wschodnich pałaci przed Związek Radziecki, kiedy on zaczął robić te rysunki z cyklu Białoruś Zachodnia, bo tak została nazwana Białostoczyzna. I wszedł w konflikt ze swoją żoną, która... no, oni mieli Nikę, która wtedy miała parę lat, córkę. Żeby móc w ogóle jakoś utrzymać dziecko, zapisała się na tak zwaną rosyjską listę. Rosyjska lista to była lista białych Rosjan na terenie Polski, którzy byli traktowani oczko lepiej niż Polacy, ale znacznie gorzej oczywiście niż Volksdeutsche. I ona się zapisała na tę rosyjską listę, żeby dostawać jakieś przedziały czegoś. I Strzemiński zrobił, właśnie wtedy się rozstali, a po wojnie wytoczył jej proces. I właściwie Ale o co proces? O rosyjską listę, bo ona jego też napisała, bo on nie miał nogi, nie miał ręki.
naprawdę było im bardzo ciężko. Ona rąbała swoje rzeźby, żeby napalić w piecu. Więc rozstali się w gniewie, ale to jakby pokazuje charakter. To jest dygresja, dlatego że on po wojnie namalował na prośbę dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi ówczesnego, stworzył salę modernistyczną, czyli zrobił projekt malowidła i nazwał ją salą neoplastyczną. Neoplastycyzm to był też awangardowy ruch, który się rozwijał w Holandii. Jego przywódcą był Mondrian. I teraz nikt nie zwrócił na to uwagi, że odwrócenie się od rosyjskiej awangardy, zwrócenie się na zachód było gestem świadomym i nazwanie tej sali neoplastyczną było kolejnym manifestem ze strony Strzemińskiego, który się odwrócił od Rosji. Przeskoczył Niemcy oczywiście i nawiązał do tego Mondriana, do innego rodzaju radykalnej sztuki abstrakcyjnej. Mają Państwo krótki kurs nowoczesnej historii sztuki, więc myślę, że mają Państwo także szansę odebrać dzisiaj powidoki w wyjątkowy sposób. Ostatnie pytanie mam jeszcze, żeby nie przedłużać i żeby Państwa uwagi nie koncentrować tylko na nas, ale oddać ją Wajdzie za chwilę. Co jest w wojnie takiego, że moglibyśmy powiedzieć, że dla sztuki ona jest ważna? Dla człowieka jest niszcząca. Jak ona działa na sztukę? Wojna jest bardzo silnym przeżyciem, jak wiadomo, a artysta jest człowiekiem bardziej wrażliwym niż przeciętny obywatel czy człowiek. Tak wierzę w to bardzo. I oczywiście chcę dać świadectwo. I teraz oczywiście język tych świadectw zmienia się z czasem bardzo poważnie, dlatego że może znowu dygresja. W obozach koncentracyjnych i zagłady znaleziono dużo rysunków więźniów, dość takich nieudolnych, z wyjątkiem może paru, ale to były portrety na ogół. Nie te rysunki, które miały pokazać życie i zostać jako dowód, były dość nieudolne i były robione metodą komiksu takiego przedwojennego, taki jak był robiony Wicek i Wacek była tak, czy Koziołek Matołek. To był ten rodzaj kreski. I oczywiście wszyscy doceniamy to świadectwo i mówimy o tym, ale niebywale rzadko zdarzało się wyjście poza taką formę i stworzenie czegoś, co w czym jest tak zwana wartość dodana. Takie rysunki robił tak więzień, który z niemieckich obozów na terenie Niemiec, który się nazywał Kantor, ale dopiero wtedy, kiedy jego rysunki Kantora wzięły do ręki znacznie młodszy, znaczy młodszy ode mnie jeszcze dzisiaj, malarz belgijski Luc Toymans, który nawiązał, namalował obraz na podstawie rysunku Kantora, dopiero ten obraz ma większą wagę. Jest coś takiego w języku sztuki, że ona musi być co chwilę odświeżana. Sublimowana. Proszę, tak. Sublimowana. I to samo przecież zrobił Wilhelm Sassner, który namalował na płótnie kawałki z komiksu Spiegelmana Maus. Więc to było wydobycie i postawienie przed oczy jeszcze raz. Więc to jest Richter, wybitny, chyba najdroższy teraz niemiecki malarz, w pewnym okresie swojego życia malował ze zdjęć rodzinnych.
malował ze zdjęć, a potem się zorientował, jakby, a może od razu się orientował, że na przykład słynny obraz Tante Marianne, ciotka Marianna, to jest obraz przedstawiający młodą blondynkę trzymającą na rękach Bobasa. Tym Bobasem jest sam Richter, a ciotka Marianna została zabrana do szpitala psychiatrycznego, bo miała schizofrenię. Potem została wysterylizowana, a w końcu dostała zastrzyk uśmiercający, zanim jeszcze powstały tutaj obozy. To wszystko się działo na terenie Niemiec. Więc i on potem nagle, a jego teść z pierwszego małżeństwa był lekarzem, który właśnie takie rzeczy w tym Grafenegg czy innych ośrodkach robił. I znowu jest zdjęcie, gdzie jest ten teść, teściowa i dziecko, którym jest ta córka, z którą on się ożenił, na tle morza. I to jest napisane Ammer. Poza tym namalował w pełnej postaci swojego wujka Rudiego w uniformie wojskowym. Więc dopiero wtedy, kiedy się to pokaże, przestaje to być zdjęcie rodzinne, a staje się manifestem artystycznym. Więc no, jak widać, ja mówię o rozmaitych artystach z rozmaitych krajów, bo wszędzie ta wojna, nawet kiedy jest po stronie winnych, to jest też dojmujące. I to jest definicja tego, proszę Państwa, czym jest film Powidoki. Dziękuję. No nie wiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Życzę Państwu wyjątkowo ciekawego odbioru filmu Powidoki Andrzeja Wajdy. Anda Rotenberg.